Piękne słońce. Ktoś tu skacze na skakance. Może się wydawać, że to środek lata, ale to prawy listopad i mamy piękną pogodę. Tak, trochę długo zajął mi montowanie tego filmu. Uznajmy, że Just Freestyle zapadło w sen zimowy. Kontynuujmy. I dzisiaj na treningu mam właśnie tego skakankarza. Przedstaw się, powiedz, ile masz lat, dlaczego freestyle w ogóle, jaki jest sens istnienia? Mam 12 lat, no i zacząłem grać freestyle kilka miesięcy temu, pół roku prawie. A powiedz, Lizem, jak się nazywasz jeszcze? Paweł. Paweł. Jak ten słynny Skóra? A, no. Może kiedyś dojdę tak daleko. Paweł postanowił trenować freestyle, taki fajny sport. I dzisiaj sobie razem potrenujemy. W dzisiejszym vlogu treningowym. A skąd się dowiedziałeś o freestyle'u? Z Just Freestyle, oczywiście. Te? No, to większość akurat, ja myślę, że dowiedziało się o freestyle'u tego kanału. O, fajnie by było. Rozgrzewka, bardzo ważna sprawa. Latwa zrobił. Cześć, mistrzowie na skakance idą. Masz nową piłkę? Poka nową piłkę. A, replika? No. Czemu replika? Nie wiem, tak jakoś. Nie wiem, nie pomogę. I zastanawiacie się, co wyczynia teraz Paweł, to tutaj macie poradnik do rolowania. Można od razu przekierować was do merytorycznego poradnika. Ja się nauczyłem rolować. Tak? No. O, no to dobrze wiedzieć, że czemuś służą te poradniki. Dobra, co dzisiaj podbijasz? Ojejku, bo miałem pomysł na bekatwa. Na beka? Bo już zrobiłem czwórką. Jezu, myślałem, że czwórkę zrobiłeś. Nie. Miałem w przód beka. No, a z kółkiem? Sam? Zrobiłem, ale... Piątka, w ogóle to BKTW to powinno być z kółkiem, nie? A bek taki, który się nazywa BKTW, czyli staffem, powinno się nazywać bektat. A. No bo to tak myli. Bo czym jest wtedy bek z całym kółkiem? Halfback? Halfback to chyba jest, no. No bez sensu nazewnictwo. Dobra, bo będziesz za dobrze rozgrzany i co jeszcze? I za dobry trening będzie. Dawaj, graj. Nice. Ostatnio tatw Abbas zrobiłeś. No, pamiętam. Abbasy mi teraz lepiej trochę siedzą w technice, ale przez to mam taki problem, że za nisko te kółko mi leci. Abbasie im. Alternatyw dwójki już próbowałeś? Na przykład achtatw? Właśnie miałem taki pomysł, żeby z achtatwem polecieć, ale jakoś mi nie szedł. Tak było noga i ziemia, więc... No. Nie, no, na początku jest bardzo trudne do nauczenia. Ja w śmieszny sposób zrobiłem swojego pierwszego achtatwa. To było tak, że ja cały czas miałem w przodach tatwa i pojechałem się spotkać z Justkiem. Po drodze wracałem z nadmorza i przejeżdżałem przez Błaszki i spotkałem się z Justkiem na treningu. A, pamiętam, Justek cię tam nauczył. No ja mówię, no ja próbuję takiego achtatwa, nie? I cały czas mi nie wychodziło. Justek mi raz pokazał, ale tak, a okej, no tak się robi. I tak zrobiłem i wyszło. Gdybym nie wracał przez Błaszki, to bym do dzisiaj nie grał achtatwa pewnie. Oglądałem ostatnio tego vloga twojego, jak mówiłeś, że nie haczysz tego Skóry Mów Mici. Spróbuję może Skóry Mów Mici. Ciekawe, jak mi pójdzie. Niezbyt dobrze ogarniam tego ruchu, nie wiem jak. A teraz se wróciłem za 2 lata, no i zobaczyłem ten twój dedicate, tak? No. No i, ale czyst, bardzo czysto. Ja pierdolę! Fajnie weszło, ale to w ogóle był pierwszy trening Skóry Mów Mici. Co? To było, wróć, że tak powiem w tym sezonie, w sensie wiesz, a, bo, rozumiem. Że, bo tam co na vlogu, to był mój właśnie poprzedni trening Skóry Mów Mici, wiesz. Odpuściłem go przez 2 lata i grałem same Skóry Mów. No i tak właśnie w te wakacje był ten trening. Ja tu, czy nie, czy ziemia? Dobra, czas podbić Skórę Mów Mici, spróbuję. Nie, tak, no, pierwsza próba, o, niezła. Druga, no niezła. Trzecia, weszło. No. Jest szybko właśnie. Znaczy weszło i było takie, to nie było na filmie. Ta trzecia próba, to było takie, że to przyłożenie było takie, że podbite, co nie? Ale można było czyściej. Dobra, jeszcze raz. Jaka to była dobra próba. Dużo prób było i zrobiłem tak czysto bardzo. Aha, jest dobra. No, to co jest na filmie, to jest moje drugie w życiu. Ale takie czyste, nie? No, to fajnie. Bo jak, kurde, takie nieczyste, to byłoby brzydkie na film. Widziałam tego ptaka jeszcze. No. O, to właśnie podbite było w tym miejscu, gdzie stoisz. A, naprawdę? No, w sumie tak. Gdzieś tam. No dobra, to tam 2 metry różnicy, no. Rozciąganie dynamiczne, chciałem ci pokazać. Zawsze, no, dużo lepsze jest takie rozciąganie dynamiczne, bo i tak machasz tymi nogami, nie? Niż po prostu, wiesz, tak się rozciągać. No dawaj, też powiem. Takie machanie, musisz czuć
tutaj jakiś się rozciąga, nie? Najpierw lekko, potem mocniej, aż coraz wyżej będziesz. Tutaj dwójkę rozciągamy. Tam grają w Quidditcha. Tylko takiego bez magii. Patrzcie, pierścienie, kurde. A jakie miniotły mają, kurde. I grają. Ale leci. Ojejejej. Dobra, pokaż mi to, co ty umiesz. Ładny. Ile tych hopów masz rekord? Ja? 9 nadal jeszcze. Okej. Hop, powrót. Wielki powrót Pawła. Jeszcze na lewo. Ładnie. Hop, powrót na lewo. Dobrze. Tat tu amat zrobisz? No. No, no, no. Aj. Też muszę się zaraz przebrać. Oj, dobra, jest. Dobra, ja też coś pogram. A piłka bliżej prawej nogi, obrót 180 i cross. No, możemy zaliczyć na dzisiaj. Ale tak super próby. Często masz tak, że tak się zatrzymujesz, kurde, co teraz? Co ja umiem grać? Ale tak jest chyba na początku freestylu, bo ja mam teraz coś takiego, że mi sama, jak ja nie pamiętam co grać, to już mi same automatyzmy wchodzą. Że na przykład jak gram combo czy coś, albo zablokuję się, mam na kapkach, to od razu do bloków lecę automatycznie. Państwa, Paweł będzie skakał. Przestraszyłeś mnie. Myślałem, że sobie żartujesz, że nagle leci do salto. Ja pierniczę. Co za gość. Jestem kaskaderem! No, jest to naliczny, fajnie. Ładny. O, jest za pierwszy. Do komba, tam, tam. Szkoda. O, leć! Aj, szkoda. Właśnie miałem ten moment, co zrobić. Przypomniałem sobie Magellan Tatwie. Za wysoko ten Tatw, bo tak bym poleciał dalej. No i widzicie, tak się trenuje po 5 miesiącach treningów. Powiem ci, Paweł, szacun. To będzie drugi Paweł w historii freestylu, który się zapisze w historii freestylu. Po 5 miesiącach treningów tak gra, zobaczymy jak będzie po następnych 5 miesiącach. Zobaczymy w następnym odcinku z treningu z Pawłem. Okej. Okay. Dobra. Ale masz, kurde, zaprogresować. No, spisałem. Jak trenujesz, to będziesz progresować. A żebyście wy progresowali, to o czym muszą pamiętać? Po prostu trenujcie. Tak jest.